Dzień dobry bardzo, z Warszawy, Andrzej Dariusz Włoszyński dla Głos News. Jesteśmy pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie część aktywistów z Exxon Rebellion właśnie przeprowadza małą akcję pod przy wejściu do Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Alei Szucha. Jak widzicie, dość duże siły policyjne zostały zgromadzone, właśnie dojeżdżają następne radiowozy. Jest tutaj, jak widzicie, już poczekajcie, przybliżę wam trochę obraz. Jak widzicie, jest taśma rozwinięta policyjna, tam są osoby z Exxon Rebellion właśnie, które tam są przy samym wejściu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Próbuję tam się przebić trochę bliżej. W tej chwili właśnie łamię przepisy ruchu drogowego, przechodzę w miejscu niedozwolonym dla... Jak to nie? Ja jestem zarejestrowany, mam... Tak wygląda sytuacja właśnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jak widzicie, panowie wpadli na patent. Nowy sposób, żeby im nie przeszkadzać, rozwijają taśmę. No niestety, zgodnie z przepisami, za tą taśmą już nie można przejść. No, takie mamy życie. Tak wygląda. Tak wygląda sytuacja. Porozmawiam może z ludźmi, którzy cześć, rozmawiamy z jedną z aktywistek z Exxon Rebellion, która właśnie przeprowadza akcję pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Skąd ten pomysł i jaki cel jest tej akcji dzisiaj? No cóż, cel jest taki, żeby pokazać ludziom, że mogą wyjść na ulicę i protestować, bo jednak czasy, w których żyjemy, nie są najlepsze. Nasza władza jest do bani. Wszystko, co się dzieje, jest po prostu... No to jest po prostu masakra jakaś, tak? My akurat Nasza grupa wybrała Ministerstwo Edukacji, bo jednak minister Czarnek jest chyba najgorszym ministrem, jakiego można by sobie życzyć na tym stanowisku. No mam nadzieję, że inne grupy, które biorą udział w akcji, bo nie jesteśmy sami, nigdy nie będziemy szli sami. Mam nadzieję, że im też się udało. No mamy coś do powiedzenia i możemy mówić. Konstytucja nam to gwarantuje, policja nam to uniemożliwia. Zabawa trwa. Czyli z tego, co rozumiem, nie jest to tylko Ministerstwo Edukacji, z tego, co mówisz, że jeszcze gdzieś w mieście są wasze grupy, które też dzisiaj działają. Tak. Bo wiem, że ostatnią akcję przeprowadziliście pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie panowie użyli słynnego już niebieskiego zapory niebieskiej. Dzisiaj widzę, wpadli na nowy pomysł, używają tasiemki już trochę... Jakby powiedzmy bardziej cywilizowanie się to zaczyna robić. A czy mogłabyś mniej więcej przybliżyć, nie mówię konkretnych miejsc, ale ile takich miejsc dzisiaj wybraliście?
Znaczy tak, po pierwsze sprostuję, bo poprzednia akcja pod Trybunałem to nie byliśmy my, ale uznaliśmy właśnie tą akcję jako takie zaproszenie do tego, co robimy. Tak, miejsc jest kilka dzisiaj w Warszawie. Zebrało się po prostu kilka inicjatyw, jak gdyby, tak, kilka grup aktywistycznych. Połączyliśmy nasze siły w jedno i próbujemy po prostu, mamy odzew, próbujemy przekazać coś społeczeństwu, że coś próbujemy robić i ludzie jednak mogą wyjść na ulicę i zapraszamy do dołączenia, bo to jest ważne. Wyjdźcie na ulicę, wyjdźcie do nas. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z jedną z aktywistek pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie trwa właśnie akcja, jak słyszycie, Zjednoczonych Sił. To nie tylko Action Rebellion, ale też inne grupy się wyszły dzisiaj na miasto. Jest to jedno z wielu miejsc, które dzisiaj jest w działaniach. Także no patrzcie, panowie policjanci zaczynają już nawet reporterów przeganiać z miejsca. Nie, z ulicy, proszę pana, no pan nie kłamie. To należy do ulicy. Proszę zejść tam, z tamtej strony. Proszę wejść z sali na taśmę. Inaczej będziecie państwo karali. Pokażę tak. Tam jest jezdnia, tu jest wjazd, tu jest chodnik, a pan twierdzi, że stoję na ulicy. Czekajcie, tylko teraz wyprzeć. O, ale jak to nie ma na tej. Czekajcie, bo... No, ale tu jest jak, chcemy tam przejść, to panowie nie, tutaj nie... Może sobie przejść, nie ma problemu, tam mógł dojść. Tutaj, przepraszam, pani proszę, No, panowie nas przegonili, jak widzicie, trochę dalej. Także ja zrobię tak, przerwę tą transmisję spod Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam jest cały czas, jak widzicie, ten teren został wygrodzony przez funkcjonariuszy policji. Jest to dość spory kawałeczek wygrodzony, spory kawałeczek oddzielony praktycznie całe wejście do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzień dobry. Po paru minutach poszukiwania grup, które dzisiaj działają na terenie miasta stołecznego Warszawy, po otrzymaniu informacji znalazłem jedną z grup. Jesteśmy pod siedzibą Ordo Iuris przy budynku słynnym Pasty. Jak widzicie, mamy tutaj dość nietypową sytuację, bo w przeciwieństwie, jak wcześniej wam pokazywałem, tutaj część osób, z tego co widzę, jest przykuta jakimiś elementami do znaku drogowego. Zaraz wam to przybliżę. Także jak widzicie, mamy tu już słynną panią, tak zwaną babcię Kasię, panią Katarzynę. Mamy, zaraz zobaczymy, kogo tu mamy. Jak widzicie, tak jak pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, tak tutaj pod siedzibą Ordo Iuris w budynku Pasty funkcjonariusze zastosowali taśmy. Już nie ma tego słynnego niebieskiego, jakby to powiedzieć, na tak dla gender, nie dla przemocy i ataki fizyczne, dyskryminacja, dehumanizacja, mowa nienawiści. To są hasła, które ci aktywiści mają tutaj przy budynku Pasty, gdzie ma siedzibę Ordo Iuris. Jak widzicie,
dwie osoby są. Są przykute jakimiś elementami do znaku drogowego. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze negocjują cały czas z tymi osobami o uwolnienie się. Dobra. Także tak wygląda sytuacja w Warszawie. Jedną grupę mamy, jak wam pokazywałem, pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mieliśmy jedną grupę pod Trybunałem Konstytucyjnym. No niestety akcja pod Trybunałem Konstytucyjnym trochę się szybciej skończyła niż uczestnicy planowali. Tam pod Trybunałem Konstytucyjnym zostały banery skonfiskowane przez funkcjonariuszy policji. Pod Menem, z tego co wiem, to nie. I tutaj w tej chwili nie wiem, jak sytuacja wygląda. Sytuacja jak wygląda. Przypomnę, że to jest związane z dzisiejszym planem posiedzenia Sejmu, gdzie jest blok głosowań. Te głosowania się już rozpoczęły, bo Sejm rozpoczął obradę o godzinie 10. I 22 punkt posiedzenia dzisiejszego Sejmu, gdzie ma być pierwsze czytanie oraz głosowanie wniosku o odrzucenie projektu, ewentualnie głosowanie o skierowanie projektu do drugiego czytania. Tak będzie sytuacja w Sejmie dzisiaj wyglądała. No niestety też mamy smutną wiadomość. Nasz kolega Włodek Ciejka niestety na parę dni musiał zejść z ulicy, ponieważ nieciekawa sytuacja zdrowotna u niego, także no, trzymamy za kolegę Włodka Ciejkę kciuki, aby jak najszybciej wróciło zdrowie, wrócił na ulicę, wróciła jego kamera na ulicę i żeby rozpoczął transmisję, tak jak to robił zawsze. Jeżeli mnie Włodek oglądasz, jeżeli mnie Włodek słuchasz, to jeszcze raz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymaj się, czekamy na ciebie i na twoją kamerę na ulicach. Tak wygląda w tej chwili sytuacja i na ulicach, i nie tylko na ulicach. Tam, jak już widzicie, są czynności spisywania, trwają. Także tak wygląda sytuacja pod budynkiem Pasty, gdzie ma siedzibę Ordo Iuris. No jak widzicie, wpadli teraz na nowy pomysł, po prostu część terenu odgradzają taśmką. No niestety teraz nikt nie może powiedzieć, że nie widział miejsca działań policji, ponieważ taśmka jest, także no tutaj jest ciekawy pomysł z tą taśmką. Nie wiem, coś panowie kombinują. Dobra, to ich sprawa. Jak ktoś to zrobił, to dla nas. Wiecie co? Ciekawy pan. Ja na rowerze, ten pan na rowerze. Ten pan był pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ja przyjechałem rowerem tutaj, ten pan rowerem przyjechał tutaj. Ja. Gości mam. Gości. Gości, gości.
Teraz będzie. Przepraszam, będę musiał się nauczyć obsługiwać gimbal, bo fajne urządzenie, tylko cholera, jeszcze się go nie nauczyłem. I tak ma po prostu jeszcze przejście tam na prawo. Tam mam rower, to jeszcze pójdę na tą romarkę, okej? Okay? Idzie pan po rower, tak, idzie pan. Dobra, muszę przejść poza linię, którą panowie wyznaczają. Panowie po prostu miejsce działań sobie powiększają, ja muszę cofnąć rower. A jak widzicie, panowie wycofali dziennikarzy spod samego wejścia do budynku pasty. Czekajcie, bo tam znowu nakazane przesunięcie. O! Czekajcie, i nie wiem, bo coraz mniej miejsca się robi. Teraz mniej mi się miejsca robi, cały czas tak wygląda sytuacja. Jak widzicie, ten pan na rowerze, który jeździ sobie za mną od ministerstwa, jest nie, też jest jednak chyba ten. Tak to wygląda w tej chwili pod budynkiem pasty. Może wam pokażę ten budynek. Tak wygląda sytuacja. Także to wygląda sytuacja pod budynkiem pasty. Dobrze, słuchajcie, ja jadę dalej szukać miejsc, gdzie dzisiaj grupy działają, bo to nie jest jedno miejsce, gdzie grupy działają, to jest jedno z wielu miejsc. Także będę poszukiwał dalej miejsc spotkań tych grup. Mam jeszcze dwa pomysły, sprawdzę te dwa pomysły, jeżeli nie, to wrócę pod Sejm. I pod Sejmem pokażę wam, co się dzieje pod Sejmem, bo pod Sejmem, z tego co wiem, mam informację, że też zaczyna się dziać ciekawie. Dobrze, to na razie trzymajcie się spod budynku pasty, gdzie ma siedzibę Ordo Iuris. Andrzej Dariusz Boszczyński dla Głos News. Miłego. No to witam po raz trzeci z trzeciej grupy, gdzie dostałem właśnie informacje. Byliśmy pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, byliśmy pod budynkiem pasty, jesteśmy pod komendą główną policji przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Jak widzicie, jest to jedna z grup, które dzisiaj działają na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mamy tu już panów, którzy próbują je zagłuszać, ale to tradycyjnie. Może przybliżę wam trochę to. Dobra, to przedstawię wam już na spokojnie sytuację, jak wygląda na terenie miasta stołecznego Warszawy. Mamy parę grup, które działają tu i tam. Grupa pod Menem się jeszcze trzyma, grupa pod Ordo Iuris, czyli pod budynkiem pasty, się trzyma. Niestety grupa, która próbowała coś zrobić przy tak zwanym Trybunale, poległa, zostały im zarekwirowane transparenty. Także niestety tam, niestety ta grupka poległa. Z tego co wiem, to szykuje się jeszcze coś pod Sejmem.
Ale pod Sejm to już podjedziemy na spokojnie, aby tam już na spokojnie wam pokazać to, co tam się dzieje. W tej chwili jesteśmy pod komendą główną policji w Warszawie przy ulicy Puławskiej. Jest to jedna z czterech grup, trzy grupy wam pokazałem, czwartą niestety jak doszłem, to już mieli zarekwirowane banery i niestety tam nie zdążyłem, także przepraszam, ale tam gdzie zdążyłem, tam wam pokazuję, tam jestem. Tak wygląda sytuacja w Warszawie. Może porozmawiamy z aktywistką, przepraszam. Rozmawiamy z jedną z aktywistek grup, które dzisiaj działają na terenie Warszawy. Dość specyficzne miejsca sobie wybraliście, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej próbę nieudaną ze względu na siły policyjne pod Trybunałem Konstytucyjnym, pod budynkiem Pasty, gdzie ma siedzibę Ordo Iuris i tutaj pod Komendą Główną Policji w Warszawie przy Puławskiej. Czy moglibyście powiedzieć, kto wpadł na pomysły, żeby wybrać te, a nie inne punkty? Myślę, że wspólnie wpadliśmy na ten pomysł. Te budynki nie są przypadkowe, bo wszystkie te budynki są związane z nieudolnością i z przemocą, którą generuje partia PiS ze swojej kadencji. I chcemy po prostu podkreślić, które urzędy, które miejsca najbardziej generują tę przemoc. Wiem, że to nie jest pierwsza akcja dzisiaj w mieście. Czy dobrze zorientowałem się, że w tej chwili na terenie Warszawy działa około 5 grup, czy ewentualnie masz informację, że to jest trochę więcej grup? Nie mamy informacji, że jest więcej. Działają 4, które miały ze sobą transparenty oraz właśnie prawdopodobnie jedna pod Sejmem. Czyli rozumiem, jeżeli wam się uda, to planujecie podejść wszyscy pod Sejm wtedy? Nie, niestety nie mamy takich planów. To znaczy, my tutaj stoimy i manifestujemy swoje treści w bardzo pokojowy sposób, za pomocą nieposłuszeństwa obywatelskiego. Policja też za bardzo nam nie przeszkadzała, także jest okej. Dziękuję. Rozmawiałaś mi z jedną z aktywistek, jakbyś się mogła z imienia przedstawić? Emilia. Z Emilią, jedną z aktywistek, która z grup, które właśnie dzisiaj działają na terenie miasta stołecznego Warszawy, tu pod komendą główną policji przy Puławskiej, przy budynku Pasty, przy Marszałkowskiej, niedaleko metra Świętokrzyska, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej na Szucha. Także no trochę się dzieje, jak widzicie, w Warszawie. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje, gdzie co możemy podać. Powiem tak, tutaj trochę dłużej zostaniemy, trochę dłużej wam to pokażę, bo powiem szczerze, mam już parę kilometrów w nogach, bo dzisiaj przemieszczam się rowerem, także przepraszam, że to tak co przerwy między transmisjami, ale no wiecie, rower ma swoje ograniczenia prędkości, a nogi już zaczynają trochę boleć.